Siemaneczko, z tej strony Byksławek. Pozdrowienia dla Łukasz, akwarystyczny kulturysta. W jednym komentarzu napisałeś mi, że powinienem zacząć dalej trenować, żeby mieć to, moje mięśnie były nabite. Wydaje mi się, że dużo z nabicia nie straciłem. Po prostu sporo filmów, które wrzucałem i zdjęć, to były na pompie, czyli napompowane mięśnie. A więc w tym odcinku chciałem pokazać po prostu, jaka jest różnica między pompą, a tak jak teraz na luziku przed treningiem, specjalnie jakoś tam szału nie ma, że tak powiem. No i też jest jeszcze sprawa, jak się napnie mięśnie, to też jest inaczej. Ale dobra, spoko. Teraz zrobię sobie taki trening fajny jakiś i za chwilkę zobaczymy, jaki będzie tego efekt tej całej pompy. Zapraszam do oglądania. No i oczywiście subskrybujcie kanał Łukasza, zajebisty koleś, fajny filmik ostatnio wrzucił. 90 kg na bary siedząc, to jest absolutny kosmos i już planuję, że będzie robił stówką, nie? 90 kg, ale to nie na raz, tylko na 5 ruchów, nie? Także to na serię, także masakration. Subskrybujcie jego kanał, trzeba się wzajemnie wspierać w dążeniu do osiągnięcia swoich celów. Jazda! Teraz już troszeczkę odpocząłem, ale nie wiem, czy jest taki widok na kamerze, jak ja się czuję, ale czuję się potwornie ubity. Potwornie ubity się czuję. Łapy napompowane. Co prawda nie jest to taka pompa, jak na wyciągu zrobię sobie triceps i bika, ale czuję się nabuzowany pozytywną energią. Mam nadzieję, że teraz widać, że jednak troszeczkę tego upicia nadal jest. Trzymajcie się wszyscy, na razie hoj, do następnego. Cześć, pozdro. A jesz, raz albo nigdy. Jedzie.
jedzie.